Witam kolegów hodowców i hodowczynie również. Chciałem przedstawić cztery samiczki z dwóch par, no niestety siostry gniazdowe. Jakby byli chętni, to mogę się jak najbardziej jedną z gniazda odstąpić. Może zaprezentuję najpierw matkę pierwszej pary. Jest to gołąbek oryginalny od Pawła Mędrysy o numerze 1355 z 22 roku. Jest ona córką samicy 791, która w roku 2022 wylatała 13 konkursów. Była najlepszą lotniczką oddziału i rejonu. Z góry jest ta 1355 parowana na syna 79, który w 2020 roku wylatał 12 konkursów. To jest ona, taka fajna samica z trzecim pasem. Samczyk natomiast czerwony, przepiękny gołąbek. Budowa, no fenomenalny ptak. Skrzydło potężne, no super gołąbek. Jest to gołąbek od mojego kolegi z sekcji, Pawła Pertka. Bardzo wspaniały kolega mój. Przyjaciel, że tak mogę powiedzieć nawet. Jest to gołąb przeznaczony do rozpłodu. W tym gołębiu tutaj jest gołąbek od Marcina Kobieli ze zgołębi 808. To jest ojciec. To jest pierwsza samiczka ich, pierwsze dziecko. Tak wygląda. Gołąbek ma dwa piórka do końca, do zwierzenia. Są to gołębie z trzeciego lęgu. Ponieważ już było dużo młodych, nie odsadzałem. Miały iść po prostu z tych dwóch par, co przedstawię teraz, miały one być parowane na siebie. No ale że wyszły z gniazda po dwie samice, no bez sensu tyle tego trzymać, po jednej mogę odstąpić. No gołąbek bardzo fajny, drobniejsza samiczka, wyrywna niesamowicie. Dwa piórka ma do spierzenia, trzeci pas za matką, no piękna. Numer ma 1081. Druga natomiast wyszła płowa, też jak widać dwa pióreczka do końca, mocniejsza może troszkę, bo tak czuję, że jest mocniejsza, bardzo ładne wyrywne gołębie, plecy, nie idzie utrzymać, super, no i oko no fenomenalne, no i po numerze 1082, na końcu filmu pokażemy rodowody. To jest z pierwszej pary. Druga para to natomiast to jest też oryginalny gołąb od Pawła Mędrysy o numerze 730. Ten 730 i 1355 Paweł wystawił na portalu Gołąb w sieci, obydwa były tam zakupione. Z dołu to jest parowanie, to jest ogólnie, to jest syn Arizony z dołu, a z góry to jest parowanie syn 79 na 59,90. Proszę, skrzydełko. No piękny go, niesamowicie mocny, silny. Bardzo plecy fajne, wyrywny, tak samo. To jest ojciec. Matką natomiast też jest samiczka od mojego kolegi z sekcji Pawła Pertka, który niesamowicie leci w tym roku. Oddziel praktycznie powygrywał wszystko. To piękna samica. Jest to inbred na jego słynną niebieską. To jest taki gołąb. Nazywają niebieską z tego względu, że no, fenomenalnie przekazuje na każdym dystansie i potrafi jedynkę zrobić z maratonu i z krótkiego lotu tak samo. Tu możemy zauważyć w rodowodzie nawet gołębia olimpijskiego,
który wywodzi się od Wiesia Norkowskiego, też z oddziału, który był pierwszym gołębiem na wystawie europejskiej w kategorii maraton. Najlepszy gołąb na świecie. Ale ta samiczka podarowana po głowie była od kolegi Tadeusza Sopka, też z oddziału, ale gołąb jest kolegi Wiesza Norkowskiego. To jest samiczka. Matka tych dwóch nakratanych, co pokażę. To jest pierwsze ich dziecko o numerze 1098. Cztery pióreczka do końca. Też fenomenalnie w budowie, wyrywne gołębie. Plecki. No nie idzie utrzymać. Taka mocniejsza samiczka na jasnym oku. Bardzo ładna. Druga natomiast, tak samo, cztery pióreczka do końca. Może troszkę delikatniejsza, fajnie gołębie, wszystkie cztery samiczki idealnie spięte. Widełki do końca trzymają, no fenomenalne. Tak wygląda, piękna samica. Cztery samiczki, no po dwie z gniazda dalej, no mówię, po jednej się mogę podzielić. Tak wyglądają.